Jest już dosyć późno, ja za chwilkę idę spać, ale chciałam zacząć ten filmik i pokazać książki, które aktualnie czytam. Jutro postaram się powiedzieć trochę więcej o Dżentelmenie w Moskwie, ponieważ w końcu go skończyłam i zaczęłam te dwie, bo ostatnio pomyliło mi się. Powiedziałam, że mam tylko jedną książkę, zapomniałam o tej, która już leży chyba od jakiegoś roku u mnie na półce i jakoś tak nie za bardzo mnie interesowała, żeby po nią sięgnąć, ale stwierdziłam, że dopóki nie zamówię nowych książek, to po prostu może się za nią w końcu zabiorę, bo ja nie lubię mieć na półce czegoś, co jest nieprzeczytane. Zacznę od tej książki, bardzo pokrótce. To są Pamiętniki Eryka Lipińskiego, jak zresztą widać. To był polski karykaturzysta. Mam duży problem z odmianą tego słowa, ale to jest po prostu książka, która opowiada o jego życiu. Mamy tutaj rozdziały poświęcone różnym strefom życiowym. Ja już jestem po rozdziale o jego rodzinie. Zaczęłam, właściwie tylko jedną stronę przeczytałam, o dzieciństwie i latach szkolnych. No i po drugiej stronie mamy Tajemną wspólnotę, to jest druga część właśnie tego cyklu Księgi Prochu. Mamy bardzo duży przeskok czasowy. Główna bohaterka Lyra jest już młodą kobietą. W pierwszej części mieliśmy właściwie głównego bohatera Malcolma. Lyra była wtedy niemowlęciem, Malcolm był chłopcem. Właściwie dopiero zaczęłam, bo jestem dopiero na 74 stronie, a całość ma, o, już tu widać, ponad 600, no 615, więc nie należy do najcieńszych, ale wydaje mi się, że będzie mi się ją czytać przyjemnie. Na razie, pomimo właściwie wstępu, bardzo mi się podoba i mieliśmy już jedną taką sytuację, która faktycznie zaczyna nam wpływać na fabułę. Więc jestem bardzo ciekawa, jak ta sytuacja wpłynie na całość fabuły, jak po prostu ta historia się rozwinie, jak to będzie wyglądać, co się wydarzy. Powtarzam się już, ale jestem bardzo zmęczona. Chyba jest okej. Mam nadzieję. Dziwnie się trochę czuję w spiętych włosach, ale chciałam opowiedzieć o Dżentelmenie w Moskwie już, myślę, że ostatni raz, ponieważ skończyłam już tą książkę i chciałam właśnie dopełnić moją opinię, którą zaczęłam chyba w ostatnim filmie. Już ostatnio wspominałam, że bardzo podobał mi się dobór słownictwa, który właśnie posłużył autorowi do przedstawienia otaczającej właśnie nas tej powieści rzeczywistości i tak pozostało do samego końca. Uważam, że wszystkie słowa, wszystkie dialogi i opisy rzeczywistości były jak najbardziej adekwatne i fajnie odzorowywały rzeczywistość, działały na wyobraźnię. To, czego nie wspomniałam ostatnio, a co uważam, że jest bardzo istotną rzeczą, jeżeli ktoś chce sięgnąć po tą książkę, to nie spodziewajcie się żadnej ekscytującej akcji, bo tutaj tego raczej nie dostaniecie. Jest chyba taka jedna tylko sytuacja, która można powiedzieć, że była bardziej sytuacją, która coś tam wniosła, jeżeli chodzi właśnie o taką akcję i miała ona związek z Zofią, małą dziewczynką, i o Zofii też za chwilę coś powiem. Zresztą to nie jest jedyna kobieca postać, o której chciałabym wspomnieć, bo wydaje mi się, że one też miały duży wpływ na zachowanie właśnie hrabiego. Także ta historia tutaj idzie naprawdę bardzo powoli, w spokojnym tempie. I to jest według mnie plus i minus, bo jeżeli ktoś lubi, jak się coś dzieje, to nie będzie dobra książka i może bardzo szybko znudzić. Mnie nie znudziła, dlatego właśnie wydaje mi się, że dobrze będę ją wspominać. To, co jest też ważne, to akcja, i o tym chyba też nie wspomniałam, akcja dzieje się właściwie tylko w jednym miejscu, w hotelu Metropol, i tak naprawdę nasz autor nigdzie nie wychodzi, bo jest w areszcie domowym. Więc jedyne, co zmienia, to pokój z takiego bardzo ekskluzywnego do mniej ekskluzywnego. I to jest właściwie tylko ta zmiana miejsca, która się dzieje. Tak naprawdę wszystko dzieje się w tym jednym budynku. Ale mi to, szczerze mówiąc, nie przeszkadzało podczas czytania, ponieważ wszystko było tak ujęte,
że ja nie czułam się, że ta akcja dzieje się tylko w tym jednym miejscu. Natomiast też, mówię, niektórym może to przeszkadzać. Dwie postacie kobiece, które według mnie są naprawdę warte uwagi i przyjrzenia się, to Nina i Zofia. Ninę poznajemy jako no, dziewczynkę i hrabia też ją poznaje jako dziewczynkę. Jest bardzo interesującą postacią i jest bardzo ciekawa świata. I później też mamy kilka scen, gdzie ta jej ciekawość, takie dążenie do odkrywania tego, co ten świat skrywa, no po prostu jest tutaj przedstawione i według mnie Nina bardzo wpływa na właśnie pobyt hrabiego w tym areszcie i ona mu tak trochę też pokazuje dziecięce spojrzenie na świat. Natomiast Zofia to córka Niny i ją poznajemy w późniejszej części książki i też właściwie tak pojawia się znikąd trochę. Więc wiecie, tak naprawdę ta relacja z Zofią, która no była przypadkowa, bo Nina przyprowadziła ją w pewnym momencie. Też nie będę zdradzać, jaki dokładnie to był powód tego, że ona mu zostawiła tą swoją córkę, ale bardzo to na niego wpłynęło, bo jednak chcąc nie chcąc on stał się wreszcie jej opiekunem na lata. Jednak miał zostać tylko na jakiś krótki okres czasu, a stało się, że po prostu towarzyszył jej w okresie dojrzewania, później jak była już taką młodą kobietą, więc to też jest ciekawe. I jeszcze co do samej treści, to mamy tutaj bardzo dużo odniesień do klasycznej literatury, do klasycznych autorów, więc jeżeli ktoś interesuje się tym właśnie gatunkiem literatury, to myślę, że przypadnie mu ta książka do gustu. Mam też nadzieję, że fragmenty, które nagrałam wczoraj, się nadadzą i nie będę musiała ich nagrywać drugi raz, bo wspomniałam tam o dwóch książkach. Także jeżeli nie będą dobre, to nagram je po prostu drugi raz, ale miejmy nadzieję, że wszystko tam dobrze powiedziałam, bo byłam już bardzo zmęczona wczoraj, a chciałam bardzo to nagrać, więc zobaczymy. Tak, to było słowem końcowym na temat tej książki i chciałam też Was w ogóle poinformować, że to będzie chyba pierwszy odcinek, który mam nadzieję, że uda mi się nagrać w tym tygodniu. Chyba w środę go będę nagrywać, który będzie inny niż vlog. I bardzo się ekscytuję, bo już od dawna chciałam nagrać coś innego niż vlog, ale tak nie miałam pomysłu co, a teraz zdarzyła się właściwie idealna okazja, bo w piątek wylatuję, więc mam nadzieję, że nagram co pakuję na wyjazd. Jeszcze może nie będę mówić, gdzie lecę. Właściwie to była taka spontaniczna decyzja, do której ja nie do końca byłam przekonana, ale w końcu się przekonałam i już nie ma właściwie odwrotu. Więc mam nadzieję, że też uda mi się coś nagrać z samego tego wyjazdu, jak i właśnie z tego pakowania. Co do nowych książek, to zastanawiałam się, czy robić to jeszcze przed wyjazdem, czy po, i zdecydowałam, że zamówię je po prostu po i też oczywiście nagram, jakie książki wybrałam. Wracam 8, więc po prostu zrobię to na spokojnie. Zamówię, zastanowię się w ogóle, które na pewno chcę przeczytać teraz i no. Także mam nadzieję, że poza tym pakowaniem uda mi się też nagrać coś z samego wyjazdu. I mam nadzieję, że będzie dobra pogoda, że będę dobrze się bawić, że żadne nieprzyjemne niespodzianki się nie przytrafią po drodze i że wszystko po prostu wyjdzie dobrze. Mam Wam jeszcze do pokazania dwie rzeczy i to jest pierwsza z nich. To są rzeczy związane właśnie z tym wyjazdem. Kupiłam je w sobotę, kiedy byłam z mamą w galerii i to, żeby znaleźć to, co mnie interesowało, to ograniczyło po prostu z cudem, bo wszystko już jest bardziej zrobione pod jesień. Są wyciągnięte swetry albo jakieś no, bluzki na długi rękaw i dosłownie zostają jakieś takie marne ochłapy końcówki kolekcji takiej letniej. Ja potrzebowałam generalnie klapek i był strasznie mały wybór, w końcu zdecydowałam się na te. Nie byłam na początku do nich przekonana, ja już patrzyłam na stronie Deichmanna. One były na stronie troszkę jaśniejsze i ja myślałam też, że podeszwy będą troszkę inne, bo to
wolałam, żeby był po prostu milszy materiał, a nie taki twardy, ale za bardzo nie miałam wyboru, po prostu kompletnie nic nie było i był też ostatni rozmiar z tych. Nie są najgorsze, ale wolałabym coś lepszego mimo wszystko, ale też nie mogę narzekać. Kosztowały generalnie, już wam mówię, 70 zł, więc wydaje mi się, że jak na takie bardzo zwykłe klapki to nie jest mała cena, mogło być zawsze wyżej, wiadomo, ale już nie będę aż tak się doczepiać i tak nie miałam zbyt dużego wyboru. A druga rzecz to jest taka sukienka. Słuchajcie, już oderwałam metkę, ale mam ją tutaj. Kosztowała 40 zł, ona jest z kropa, była przeceniona i to była, słuchajcie, ostatnia sztuka. Nic kompletnie nie było, ja szukałam bardziej takiej narzutki, tuniki, coś takiego na strój kąpielowy, ale nic nie było. I w końcu stwierdziłam, że dobra, skoro jest ostatnia, przymierzyłam ją i mi pasowała, to już wzięłam, też cena była zachęcająca. Czuję się w niej jak taka dziewczynka przez to, że jest taka... takie ma falbanki niby, taka słodka po prostu, ale jest ładna. No, także te dwie rzeczy to było w sumie jedyne moje przygotowanie, które robiłam większe pod ten wyjazd. Jedynie chcę jeszcze paznokcie pomalować, ale to zrobię albo jutro, albo pojutrze, zobaczę. Nie chciałam nie wiadomo czego kupować, żeby, wiecie, wydawać te pieniądze i w sumie tego nawet nie użyć. Także wzięłam takie dwie najpotrzebniejsze nowe rzeczy i to w sumie tyle, bo nie czuję potrzeby, żeby jakoś bardzo się przygotowywać, szczerze mówiąc, bo wszystko mam, jedynie wystarczy się spakować i lecieć. A jeśli czegoś mi zabraknie, to po prostu będę mieć nauczkę i następnym razem po prostu pomyślę i przygotuję się lepiej, przygotuję trochę więcej i tyle. A teraz lecę zmontować to, co mam i zobaczę, jeżeli będę mieć wystarczająco materiału, jeżeli uznam, że to jest tyle w dzisiejszym filmiku, to nie będę już nic dogrywać, a jeżeli będę potrzebować jeszcze coś dograć, to dogram i widzimy się w następnym. I mam nadzieję, że następny filmik już będzie z pakowania walizki, że uda mi się to nagrać i że spakuję się wystarczająco i że niczego mi nie zabraknie.